Akacjowa 38, odcinek 432, dramat Kajetany, czarny charakter odkrywa, że jej życie zostanie na zawsze zmienione, mimo prób Teresy, aby ukryć przed nią prawdę. W odcinku Akacjowa 38, w poniedziałek 19 sierpnia 2024 roku, Kajetana odkrywa przerażającą prawdę. Zapowiedzi ujawniają, że w wyniku straszliwego pożaru, w którym była ofiarą, kobieta na zawsze pozostanie oszpecona. Tymczasem Martin potajemnie spotyka się z Enriquetą i ryzykuje, że zostanie przyłapany przez Lolitę. Ramon spotyka Trini w domu Felip i zdaje sobie sprawę, że nadal ją kocha, ale kobieta jest skoncentrowana tylko na jednym celu – zemście na Clemente Heredii. Ramon Palacios odwiedza Felip i przy tej okazji ponownie spotyka Trini, która poprosiła o pomoc Alvarezów Hermoso, aby uciec przed naciskiem Clemente Heredii, który prawdopodobnie oczekuje od niej czegoś, czego kobieta nie jest gotowa mu dać. Ramon zachowuje się chłodno i zdystansowanie wobec żony, ale kiedy wraca do domu, zdaje sobie sprawę, że nadal ją kocha. Brakuje mu jej i chciałby mieć ją z powrotem u swojego boku. Jednak Trini musi koniecznie dokończyć swój plan przeciwko Heredii, tylko Wiktor, Celia i Felip znają jej tajne zamiary. Akacjowa 38, odcinek 432, dramat Kajetany. Po straszliwym pożarze w swoim domu, w którym o mało co nie straciła życia, Kajetana odzyskuje przytomność w szpitalu. Teresa wybiera stronę Kajetany i broni jej w obecności Mauro, ryzykując, że zrazi do siebie swoją wielką miłość. Niestety, Kajetana doznała poważnych obrażeń w wyniku wypadku, ale Fabiana i Teresa jeszcze jej nie powiedziały prawdy, ukrywając, że na jej twarzy pozostaną trwałe blizny. Jednak Kajetana nalega, aby dowiedzieć się, jak naprawdę się sprawy mają, i w końcu lekarz podaje jej lustro. W ten sposób odkrywa, że została oszpecona. Akacjowa 38, odcinek 432, Martin w tarapatach. Martin Enrae zdecydowanie zmienił swoje życie od czasu, kiedy groziło mu powieszenie jako odpowiedzialnemu za zamach w Acacias, który spowodował śmierć biednego Maximiliano Hidalgo. Mężczyzna odnosi pewne sukcesy jako aktor i nadal potajemnie spotyka się z Enriquetą. Kobieta, pełna energii i zmysłowości, dała do zrozumienia mężowi Cassidy, że wkrótce będzie miał możliwość zarobienia dużych pieniędzy, aby kupić dom, w którym będzie mógł zamieszkać ze swoją żoną. W rzeczywistości chodzi o kręcenie serii filmów dla dorosłych, w których oboje mieliby pojawić się półnago. Casilda staje się coraz bardziej podejrzliwa, podczas gdy Cervante podsłuchuje rozmowę między Martinem a Enriquetą i odkrywa, że mąż Cassidy go oszukał, nie będzie dla niego żadnej roli w nadchodzącym filmie. Akacjowa 38, odcinek 433, Kajetana oszpecona i w depresji, niespodziewane spotkanie ożywia nadzieję Trini, podczas gdy Sotero przeżywa dramat, który wydaje się nie do przezwyciężenia. Kajetana bardzo źle znosi swoją nową, smutną rzeczywistość.
Zapowiedzi odcinka Akacjowa 38 w wtorek 20 sierpnia 2024 roku ujawniają, że nie potrafi pogodzić się z faktem, że została oszpecona. Trini w końcu udaje się znaleźć Venancio Ruiza, człowieka blisko związanego z Clemente Heredią, i teraz czeka na okazję, aby z nim porozmawiać. Martin kręci serię erotycznych scen z Enriquetą, podczas gdy Rosina niespodziewanie odkrywa w sobie zazdrość o Liberto. Akacjowa 38, odcinek 433, Słuszna kara, Kajetana odkryła, że została oszpecona w wyniku straszliwego pożaru w Acacias i pomimo wsparcia Teresy oraz troskliwej opieki Fabiany, popada w depresję. Kobieta myśli, że jej życie nie ma już sensu, podczas gdy w rzeczywistości może to być swego rodzaju historyczna sprawiedliwość za wszystkie jej przewinienia. Co więcej, nowa miłość czarnego charakteru, książę Somoza, wydaje się ostatnio zaniedbywać swoje uczucia. Odwiedza on Kajetanę w szpitalu tylko na sugestie Teresy, ale widząc ją śpiącą, postanawia odejść. Akacjowa 38, odcinek 433, Żebrak u Heredii. Tymczasem Trini spotyka dziwną postać w domu Clemente Heredii, coś w rodzaju żebraka, ale dzięki adwokatowi Revilli dowiaduje się, że to Venancio Ruiz. Okazuje się, że ten człowiek to osoba, której Clemente używa jako figuranta. Trini już wcześniej znalazła wskazówkę, która prowadziła do niego, teraz musi tylko znaleźć odpowiednią okazję, aby w końcu z nim porozmawiać. Akacjowa 38, odcinek 433, Miłość i inne katastrofy. W międzyczasie Martin kontynuuje kręcenie scen erotycznych z Enriquetą Der, o czym Casilda nie ma pojęcia. Cervante tymczasem znajduje dla nich luksusowy dom na ich spotkania, który nic nie kosztuje. Rosina poczuje ukłucie zazdrości, widząc Liberto zaangażowanego w błyskotliwą rozmowę z kobietą młodszą od niej. Wciąż jednak jest bardzo rozdarta, ponieważ nie chce odczuwać żadnych uczuć do młodzieńca. Wydaje się jednak, że rzeczywistość jest inna. Akacjowa 38, odcinek 432 i 323, streszczenie. Ramon, po wizycie w domu Palaciosów, aby odwiedzić Felip, ponownie spotyka Trini. Mężczyzna zachowuje się chłodno i zdystansowanie wobec niej. Jednak gdy wraca do domu, zdaje sobie sprawę, że nadal ją kocha. Trini jest zdeterminowana, by kontynuować swoją walkę przeciwko Clemente Heredii. Tylko Wiktor, Celia i jej mąż znają jej sekret. Teresa broni Kajetany w obecności Mauro. Martin potajemnie spotyka się z Enriquetą. Lolita zaczyna stawać się podejrzliwa. Cervante podsłuchuje rozmowę między Martinem a jego przyjaciółką aktorką i odkrywa, że mąż Cassidy go oszukał. Nie zagra żadnej roli w filmie, który wkrótce się ukaże. Kajetana odzyskuje przytomność. Fabiana i Teresa ukrywają przed nią, że pożar pozostawił na jej twarzy nieusuwalne blizny.
kiedy później spogląda w lustro, odkrywa, że została oszpecona. Pomimo wsparcia Teresy i czułej opieki Fabiany, Kajetana popada w depresję. Trini w końcu natrafia na Venancio Ruiza, biednego żebraka, którego Clemente zatrudnił jako figuranta. Dzięki prawnikowi Heredii, panu Revilli, odkrywa jego tożsamość. Po raz pierwszy Fabiana czuje, że jej córka traktuje ją jak matkę. Martin nadal kręci erotyczne sceny z Enriquetą Der, o czym Casilda nie ma pojęcia, choć jest bardzo zazdrosna o uwodzicielską aktorkę. Rosina widzi, jak Liberto rozmawia z młodszą od siebie kobietą i zaczyna odczuwać silną zazdrość. Jednocześnie jest załamana, ponieważ chciałaby nie odczuwać żadnych uczuć do siostrzeńca Susany. Cervantes zdradza Martinowi i Enriquecie, że udało mu się znaleźć luksusowy dom, który nic go nie kosztuje, na ich spotkania. Z polecenia Teresy, książę Somoza odwiedza swoją ukochaną w szpitalu. Widząc ją śpiącą, woli jednak odejść.